Drodzy kibice, kiedy zerkacie na Galerię Sław i zobaczycie nazwisko naszego dzisiejszego gościa, to przy nazwisku widnieją daty 1970-1987. Tak, to nie jest żadna pomyłka. 17 lat, tyle spędził w Górniku Andrzej Pałasz, ale nie mogło być inaczej, jeżeli wychowuje się i rodzi praktycznie 200 metrów od stadionu. Andrzej, witam Cię bardzo gorąco i serdecznie i dziękuję Ci, że zgodziłeś się wziąć udział w naszym programie Górnicza Historia. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. 17 lat, szmat czasu, choć początek chyba był taki dość z problemami. Wyczytałem w jednym artykule poświęconym właśnie Twojej historii, że Twoje pierwsze podejście nie było do końca udane. W wieku 8 lat usłyszałeś, żeby przyjść do Górnika, gdy nieco podrośniesz. Tak, to prawda. Byłem zawsze taki chudziutki i malutki, także nie wpadałem tak w oko i podejrzewam, że nie był jeszcze czas dla mnie, ale już później, rok później, jak miałem tą możliwość w treningu się pokazać, to już więcej zaufania dostałem i mogłem regularnie później trenować. W kolejnych latach szczebel po szczeblu, począwszy od trampkarzy poprzez drużyny juniorskie, aż w roku 1977 uwagę na Twój talent zwrócił nie kto inny jak wielki w przeszłości bramkarz, potem trener Hubert Kostka. To chyba było dla Ciebie wielkie, wielkie wyróżnienie. Oczywiście dla młodego chłopaka, który bardzo chętnie i kocha piłkę, jest to wielkie przeżycie. Tak zawsze mógłbym oglądać z trybun, albo po prostu jak biegaliśmy jako trampkarze z piłkami, żeby podawać na meczu, no to zawsze w przerwie była wielka frajda, jak mogliśmy po tej murawie pobiegać i troszeczkę tego powietrza wieczorem przy światłach powdychać. Niesamowite sytuacje to były. I później jak jest się zauważony i trener daje szansę takiemu młodemu zawodnikowi grać w pierwszej drużynie, to się po prostu nie da opisać, jakie to są wrażenia. No, dla każdego piłkarza, szczególnie młodego, w pamięć na pewno wchodzi na całe życie debiut. W Twoim przypadku było to w sierpniu 1977 roku. Miałeś wtedy 17 lat i chyba jeden miesiąc. I wszedłeś na boisko, żeby zagrać w drużynie z Jerzym Gorgoniem, Zygfrydem Szołtysikiem, Józefem Kurzeją, Stanisławem Gzilem, czyli fantastycznymi piłkarzami, którym jeszcze kilka lat wcześniej podawałeś piłki. Jak pamiętasz, jak wspominasz właśnie ten swój pierwszy mecz w Górniku? Już parę lat minęło, ale tak jak żeśmy o wrażeniach mówili, to nie trzeba o tym mówić, że to jest niesamowita sytuacja i jak się wchodzi. Oczywiście człowiek nie miał też takiego ciśnienia w wyniku, bo już mecz był rozstrzygnięty. Także Górnik wtedy 5-0 wygrał z Pogonią Szczecin. Tak, także mogłem spokojnie wypróbować, co się dało, ale samo przeżycie debiutu i już później zostałem w kadrze pierwszego zespołu i od Jurka, od Zygi, Heniek Wieczorek, jeszcze był Stasiu Gzil, to od każdego zawsze mogłem sobie coś odpatrzyć, żeby wykorzystać później w swojej grze. Mhm. Dwa lata później, bo już w 1979 roku, pierwsza wielka impreza międzynarodowa, wtedy jeszcze na poziomie młodzieżowym, Młodzieżowe Mistrzostwa Świata. No i drodzy kibice, wyobraźcie sobie, że Andrzej Pałasz do końca niemalże imprezy walczył o tytuł najlepszego piłkarza, najlepszego strzelca, no z takimi piłkarzami jak Diego Armando Maradona oraz Diaz. W końcu ostatecznie wygrał tą koronę króla strzelców Diaz, ty byłeś na trzecim miejscu. Poczułeś wtedy już po raz pierwszy taką wielką piłkę? Co tu dużo mówić, to był pierwszy wyjazd w wielki świat, bo te mistrzostwa świata były organizowane w Japonii, także
jakie możliwości mieliśmy, żeby podróżować wtedy w Polsce? Żadnych. I poprzez tą piłkę i tą możliwość tego troszeczkę talentu mieć, świat zobaczyć, i to było już wielkie przeżycie. Oczywiście byliśmy młodymi ludźmi, chcieliśmy się mierzyć z przeciwnikami różnych narodowości. No, i to nam nawet dobrze szło, bo niestety zajęliśmy 4. miejsce i o 3. miejsce w rzutach karnych dopiero przegraliśmy. Ale mimo wszystko było to fajne przeżycie. Te 3. miejsce jako król Szczelców na tych mistrzostwach to też jest fajna sprawa. Daje motywację, żeby dalej trenować. I bardzo się cieszyłem z tego tytułu. Wtedy było miejsce 4, natomiast 3 lata później, gdy Andrzej Pałasz miał 22 lata, cały czas był bardzo młodym piłkarzem, no przyszedł pierwszy medal i już w seniorskiej reprezentacji Polski, Hiszpania, 1982 rok, Mistrzostwa Świata, 3. miejsce. Andrzej Pałasz gra, przypomnij, w 2 meczach, tak? Kamerun oraz Włochy. Nie mylę się. Tak, tak. W pierwszej grupie grałem z Kamerunem, zremisowaliśmy 0-0 i później w półfinale, w drugiej połowie meczu, ale niestety nie mogłem na tyle pomóc, żebyśmy Włochów pokonali, którzy później zostali mistrzami świata. Taki mały niedosyt jest do dzisiaj. Słuchajcie, niedosyt z powodu 3. miejsca na świecie. No, obyśmy powrotu takich czasów, drodzy moi kibice, dożyli. Później, odrobinę później już przyszły sukcesy Górnika Zabrze, tak? Rok 1984, wraca w charakterze trenera Hubert Kostka. No i wtedy Górnik znów seryjnie zaczyna zdobywać Mistrzostwo Polski. Fantastyczną wtedy mieliście drużynę i pakę. Jak to wspominasz? Tak, ten proces, ale trwał troszeczkę dłużej. Ja też jako młody zawodnik debiutowałem w pierwszej lidze, później mieliśmy dosyć słabszą fazę, gdzie spadliśmy do drugiej ligi, ale później super, znowu wróciliśmy. Jeden rok trwała banicja. Tak, to też są doświadczenia, które się zbiera i dopiero kilka lat później sięgnęliśmy po ten tytuł mistrza Polski, także trenowaliśmy i drużyna też się, powiedzmy, na pozycjach wzmocniła, także jak żeśmy się zgrali, to później ciężko było nas pokonać przez te moje 3 lata, a później jeszcze jeden tytuł. Jeszcze jeden sezon, 87-88. Także to są fantastyczne wspomnienia, gdzie te emocje, jak się taki tytuł zdobywa, są niesamowite i to zostaje na całe życie. Kto był piłkarskim idolem młodego Andrzeja Pałasza, który tutaj praktycznie pewnie mieszkając kilkaset metrów od stadionu oglądał treningi, no nie mówiąc już o meczach. Ja pamiętam tą sytuację, gdzie mi przekazano koszulkę. Właśnie do tego zmierzałem. Na stadionie śląskim. Włodek, super zawodnik. Ale też troszeczkę orientowałem się na Zydze Szołtysiku. Bo powiedzmy, z posturą też nie byłem wysoki, styl gry do lubańskiego był troszeczkę inny i zawsze mnie fascynowały te krótkie zwody, te zmiany tych kierunków. To Zyga mówił, że bardzo ważne jest, żeby oszukać rywala. Oszukać oczywiście nie w sensie, żeby zagrać nie fair, tylko żeby zmylić jego czujność. Tak, to miał taki instynkt, że te zwody były tak przeprowadzone, że no, tak potrafił przeciwnika wyłączyć, powiedzmy, z tej sytuacji, żeby później ten ostateczne podanie podać. Podejrzewam, że Włodek też bardzo dobrze z tego profitował. Także wydaje mi się, Włodek jako szybki, też zwinny zawodnik, też potrafił, strzelił bardzo dużo bramek i w ważnych meczach, ale nie chciałbym o Zyce wykluczyć. Zygę wykluczyć, bo dużo od niego się też nauczyłem, bo graliśmy z Włodkiem Lubańskim, nie grałem razem w Górniku, bo wtedy już wyjechał, ale z Zygą mieliśmy dużo treningów i
I ten kontakt utrzymał się praktycznie przez długie lata. Jeszcze w Niemczech graliśmy w różnych meczach razem w drużynie i to zawsze mnie fascynowało, jak on to robił. W Polsce Górnik Zabrze był wtedy nie do pokonania. Zdobywał 4 razy z rzędu tytuł mistrza Polski, 3 razy z Andrzejem Pałaszem w składzie. No, nieco gorzej, nieco trudniej było w europejskich pucharach, no ale trzeba przyznać, że rywali mieliście bardzo trudnych. No, ty na pewno pamiętasz te mecze, gdy jeszcze byłeś w Górniku, Bayern Monachium. Lothar Matthäus wtedy w składzie, Jean-Marie Pfaff, fantastyczny belgijski bramkarz, czy też Anderlecht Bruksela, tak? Enzo Schifo, Arnie van Tigelen. Trudne to były spotkania dla Górnika. Tak, bardzo, bardzo trudne. To już były mecze na najwyższym szczeblu. Wtedy też nie mieliśmy takich kontaktów, żeby organizować mecze gdzieś za granicą, właśnie różne style piłkarskie poznać. Także musieliśmy od razu na tym meczu patrzeć, co oni potrafią, co my potrafimy. I uczyć się już siebie w trakcie gry. Na żywo. I z Bayernem Monachium byliśmy krótko przed niespodzianką. U nas przegraliśmy 2-1. Tak, 1-2. W Monachium prowadziliśmy już 1-0. I to jest właśnie to, że potem do końca, jak brakuje mały szczebelek, niekiedy to jest minimalne, ale brakuje i to nie pozwala, żeby przejść do następnej rundy. Dużo takich momentów widzieliśmy też na mistrzostwach Europy teraz. Brakowało tak mało, niekiedy sekundy, żeby osiągnąć cel, ale tak, taka jest piłka, dlatego piłka jest taka interesująca i łączy tyle ludzi z sobą. Tak. Po wyjeździe z Zabrza w roku 1987 Andrzej Pałasz kontynuował karierę w Niemczech, następnie w Turcji. Już po zakończeniu, po odwieszeniu tych piłkarskich butów na kołek, jeszcze przez wiele lat aktywny w charakterze trenera, mentora młodzieży. I tutaj przed kilkoma laty mogliście przeczytać między innymi u nas na stronie Górnika Zabrze o przygodzie Andrzeja Pałasza w Chinach, w Szanghaju, gdzie trenowałeś i koordynowałeś rozwój młodych chińskich piłkarzy. No, to na pewno interesująca przygoda. Tak, ja po mojej karierze piłkarskiej aktywnej zacząłem się szkolić jako trener. Bardzo dużo pracowałem z dziećmi, z młodzieżą i dla różnych związków, w różnych projektach, też w specjalnej szkole, gdzie dzieci trochę ciężkie były i starano się przez piłkę po prostu tym dzieciom dać możliwość innego rozwiązania problematyki, żeby troszeczkę się odprężyły i troszeczkę inaczej może na wiele problemów patrzyły. I to też było duże doświadczenie i poprzez tą propozycję najpierw byłem w Pekinie. Tam nie byłem, ale tak długo, bo to tylko było takie spotkanie z nauczycielami sportu i też z tymi dziećmi z tych szkół, także trenowaliśmy razem. Na rok później pojechałem na rok do Szanghaju i byliśmy w dwójkę trenerów z Niemiec i trenowaliśmy w takiej szkole sportowej, tam było 15-16 dyscyplin sportu, a myśmy się zajęli piłką i to też były dzieciaki od 12 do 18 lat i też dużo jeździliśmy po Chinach, bo nie ma takiego systemu tam ligowego, bo te odległości są takie duże. Zbyt duże. Także jechaliśmy zawsze na 2-3 tygodnie w jakiś region, tam zjeżdżały się drużyny i tam graliśmy u tego mistrza. Rozumiem. I to też było ciekawe, także dużo okolic w Chinach poznałem i też bardzo fajne życiowe doświadczenie. W Chinach może było ciężko, w Niemczech jest łatwiej śledzić na bieżąco losy ukochanego Górnika. Przed nami nowy sezon, poprzednie 2. Górnik w czołówce, Górnik stabilnie, ale teraz nam wszystkim jako kibicom, tobie pewnie również marzyłoby się zrobić kolejny krok do przodu. Tak, śledzę tak jak możliwości dzisiaj są przez internet. Oglądam sobie urywki z meczy.
Widzę, że w tym ostatnim etapie ostatniego sezonu bardzo fajnie to wyglądało. Już tak się widziło tam tą pierwszą trójkę u góry. Człowiek myślał, o, teraz dobra seria, ale jak to jest z seriami, niekiedy później nie da się jej utrzymać. I mam nadzieję, że teraz w tym nowym sezonie będzie ten start w sezon to trochę pozytywniejszy niż w tamtym sezonie, bo po tych punktów potem może zabraknąć. Na końcu zabrakło. Mhm. Czyli to jest może takie przygotowanie właśnie na ten sezon. I mam nadzieję, że z tym dobrym startem Górnik Zabrze w tym roku będzie bardzo dobrą rolę w tabeli. No, mamy taką ogromną nadzieję i właśnie mimo tego, że nie wiem, czy to będzie w głośnikach słychać, tutaj burza nam się na te stadionie rozpętała, no to kończymy naszą rozmowę po to, żeby pójść pokibicować piłkarzom Górnika podczas treningu. To była Górnicza Historia Andrzeja Pałasza. Andrzej, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki. Do zobaczenia.